Witam, w tym tutorialu pokażę, jak stworzyć teksturę kafelek. Na początku tworzymy plik o powiedzmy standardowych rozmiarach 1024x738. Oczywiście mogą one ulec zmianie. Dobrze, następnie ustalamy nasz pierwszoplanowy kolor na taki, jaki chcemy, jakiego koloru po prostu, żeby były nasze kafelki. Ja biorę taki ładny niebieski. Oczywiście, tak jak mówię, kolor może być inny. Od tego właśnie zależy, jakiego koloru będą nasze kafelki. Dobrze. Następnie wchodzimy w efekty i z modułów dodatkowych wybieramy sobie efekt renderowania chmur. Opis instalacji tego pluginu znajdziecie w opisie filmu. Tutaj możemy ustawić wielkość chmur na 30, nie ma problemu. Wtedy po prostu będzie nieco inny efekt później kafelek, ale ważne jest to, żebyśmy ustawiali levels, czyli poziomy na 6. Lub możemy także zwiększyć na powiedzmy te 130. Ja zwiększę i zobaczycie, jaki wyjdzie efekt przy takim renderowaniu chmur. Następnie wchodzimy zaś w efekty, efekt teksturowe i wybieramy kafelki. Stąd kształt kafelka wybieramy na kwadratowy. Ustawiamy powiedzmy nieregularność kafelek, bo jak widzicie są takie przekłamania nieco, na 9. Na 9 jest w sam raz, po prostu, żeby to wyglądało w miarę naturalnie. Możemy także zwiększyć, wtedy zobaczcie, co się stanie. No jak widzicie, kafelki są takie... Oczywiście do jakiegoś innego efektu jak najbardziej się nam może przydać, ale akurat jeżeli chodzi o stworzenie takiej tekstury kafelek, zostanie przy 9. Rozmiar kafelek. Nam zależy, żeby były jak największe w tym wypadku. I że możemy oczywiście zmniejszyć, ale ja chcę, żeby były jak największe, więc zostawiam je na 32. Rozmiar oprogramowania zostawiamy na 2. Jeżeli zwiększymy, po prostu będziemy mieli większe kratki pomiędzy naszymi kafelkami. Ja zostawię na 2. Jeżeli chodzi o głębokość, no to po prostu zobaczcie, co się stanie. Kafelki będą dużo bardziej ostrzejsze, po prostu będą wyglądać jak takie klawisze na klawiaturze, bym powiedział wręcz. Ja zostanę na 1. Dobrze, klikamy OK. Ostatnim efektem to po prostu wchodzimy w dopasowywanie i dodajemy szum. Ustawiam szum na gaussowski, tak powiedzmy na 10-15%, żeby kafelki nie były po prostu zbyt gładkie. I OK. W ten sposób utworzyliśmy bardzo fajną teksturę kafelek.